Motodziennik wspiera portal ogłoszeniowy samochody.pl. Wystawienie ogłoszenia niezależnie od wartości auta kosztuje nie więcej niż 10 zł. Oraz Fanfaro, producent specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych i rolniczych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry. Cześć. Miło Cię widzieć. Ciebie również. Piątek, weekendu początek, ale u Was w piątki wymieniacie olej. Wymieniamy oleje, tak. I rozumiem, że wszystkich klientów na wymianę oleju umawiasz na piątek i to jest taka tradycja. Tak, i lekki dzień, dobra praca i weekend. Nie? Dobrze. Pierwszy wątek. Podobno, być może to potwierdzisz, być może nie, samochody, które są dystrybuowane w Europie, miały zalewany olej silnikowy, olej do skrzyni biegów automatycznych, taki, który był lifetime, czyli raz na całe życie. Mhm. Natomiast w Stanach był zalewany taki olej, co trzeba było co 60 albo co 90 tysięcy wymieniać, na przykład w Mercedesach. Pytanie za 100 punktów, czym się różniły te oleje? Producent auta, który produkuje skrzynię, zaleca wymianę, natomiast tak. Producent auta, który nie robi swoich skrzyni, nie zaleca. No dobra, ale to w Mercedesach na przykład było i 5G Troniki. No ale Mercedes robi sam swoje skrzynie. A w ten deser. I od zawsze było co 80 tysięcy, tak? Ale w Europie też? Też. Zawsze. Mercedes nigdy nie bronił. Słuchaj, były takie... BMW broniła. Były takie momenty, na pewno, ze 20 lat temu, kiedy Mercedes przekonywał, że w niektórych skrzyniach biegów olej jest wlewany raz na zawsze. To pamiętam, robiłem o tym programy, ale to było 20 lat temu. To ja jestem za młody. To jesteś za młody, dobrze. Czy trzeba wymieniać olej w automatycznej skrzyni biegów? Jak najbardziej. Jak często? Według mnie 40-50 tysięcy kilometrów na olej możemy zrobić. A jak się ma to do zaleceń producenta? No tutaj trudno by było, bo na przykład Volvo nie zaleca w ogóle, a Aisin, producent skrzyni, mówi co 60, tak? Co 60. Dokładnie. To samo jest z BMW. Nie wymieniamy w ogóle, ZF mówi co 60-80. Okej. Okay. Czy taka wymiana co 40, co 50 tysięcy kilometrów, czy ona jest w stanie zabezpieczyć nas przed poważną awarią skrzyni biegów? Tak. Czy to dotyczy wszystkich skrzyń biegów, czy na przykład hydrokinetyki, powiedzmy, że się rzadziej spotyka? Hydrokinetyki przede wszystkim. Ja znam, mam tutaj klienta, który ma stare Volvo S60 z 2003 roku na dieselku i... On ma taką zasadę, sam sobie zmienia olej. Co 10 tysięcy, jak wykręca korek z silnika, to wykręca również ze skrzyni. Spada mu 4,5 litra, on wlewa 4,5 litra. Samochód ma 800 nalatane, nikt w tej skrzyni nie był. I to jakiś japoński Aisin, tak? Stary Aisin pięciobiegowy. Pięciobiegówka jeszcze. Czyli to jest jakaś metoda? No jest, na pewno. Są skrzynie, które mają usterki w sobie już zaprogramowane, że ona się po jakimś czasie skończy. Natomiast ta wymiana oleju naprawdę pomaga. Dobrze, to weźmy taki najbardziej radykalny przypadek, czyli naszego ukochanego fordowskiego Powershifta pierwszej generacji. A tu akurat wymiana oleju nie ma żadnego znaczenia. No właśnie, czyli rozumiem, że tam jak co 5 tysięcy będziesz wymieniał olej, albo nawet co 1000. To nic nie zmieni. To nic nie zmieni, bo ta skrzynia od pierwszego uruchomienia i tak zaczyna się kończyć. Dokładnie. Okej, okay. Ale czy... Czyli rozumiem, że w skrzyniach hydrokinetycznych, czyli nie dwusprzęgłowych i nie skrzyniach CVT, bo mamy trzy takie główne chyba rodzaje automatów, ten olej jest bardzo ważny, dlatego że to od tego oleju zależy sprawna praca tego silnika, tej skrzyni. No w każdej skrzyni jest ważny. W skrzyni CVT też mamy skrzynię CVT ze sprzęgłem hydrokinetycznym. No tak. Te wszystkie kaszkaje. No tak. Ale sprzęgła hydrokinetycznego nie ma w skrzyniach dwusprzęgłowych. No nie ma. Tam jest to element smarujący tylko i wyłącznie. Smarujący i tu nie robimy dynamiki. O właśnie. DSG nie wymaga dynamiki. Właśnie o to chciałem zapytać, dlatego że można wymienić dynamicznie olej w skrzyni. O, ja słyszałem, że w DQ200 wymiana dynamiczna kosztuje 2000 zł, a tam nawet filtra nie ma, jest 1,5 litra oleju w skrzyni. Aha. I rozumiem, że jak... Bo po co jest dynamiczna wymiana? To zaraz jakby zobaczymy, jak wy to robicie, ale pozwól najpierw, że ja się podzielę jakąś taką swoją. Wydaje mi się, że ta dynamiczna wymiana polega, jest po to, żeby każda do ostatniej kropli wymienić olej, tak? Czyli żeby... Głównie dynamiczna wymiana jest po to, żeby wymienić olej w sprzęgle. Nie jesteśmy w stanie zlać oleju ze sprzęgła, tylko stare Mercedesy, niektóre modele miały taką śrubeczkę w sprzęgle w jednym punkcie, że można było to sobie z niego zlać, to trwało pół dnia, ale nie damy rady zmienić oleju ze sprzęgła, no i z koszy, jak ją odpalimy i ona się, że tak powiem, przegoni tym nowym olejem, jest super. Ile tam tego oleju zostaje w tych koszach, w tym sprzęgle? Połowa. Naprawdę tak dużo? Czyli...
taka wymiana niedynamiczna, odkręcamy i spuszczamy, to wymieniamy tylko połowę. Tak, jeżeli mamy piękny olej w skrzyni, to możemy sobie tak zrobić, ale jak spuszczamy bagno, to nie polecam takiej procedury. Bo połowa tego jedno z drugim się nie będzie mieszać. Mhm. Oddzieli nam się jak oliwa od wody. Naprawdę? Tak. Tak, kiedyś miałem na szkoleniu, facet wlał w butelkę tyle pięknego i tyle samo bagna, wymieszał to, odstawił na ścianę, za godzinę nam pokazał, były normalnie dwa oleje. I ta skrzynia rano tak startuje, nie? Po takiej wymianie. Okej, czyli raczej to nie jest wskazane. Czy wszystkie samochody ze skrzyniami dwusprzęgłowymi nie wymagają, nie, jakby, czy we wszystkich samochodach ze skrzyniami dwusprzęgłowymi dynamiczna wymiana oleju jest... No według mnie nieuzasadniona. Spada nam mniej więcej 95% oleju. Ten olej zawsze spada śliczny. Mamy tu S-Maxika, który przyjechał z wyciekiem oleju. Wczoraj pan litra dolał, żeby do nas dojechać. Spuściliśmy z niego 4 litry, a powinniśmy spuścić ponad 9. I samochód jeździ, a olej spadał piękny, tak? Okej. Okay. A skąd ten olej cieknie? Z chłodniczki. Zawsze z chłodniczki. No tak, to 2 litry diesel zapewne. Dokładnie. Dobrze. Jak często u was... Może inaczej, w piątki ile tych skrzyń robicie, ile tych dynamicznych wymian robicie? Krytycznie do 10, ale do tak 10? 6, 7 przeważnie. Dzisiaj było już chyba ze 4 na zewnątrz stoi i cały czas jeszcze będą jest, dojeżdżać. Jest 10 z hakiem. Okej, okay. No dobra. Czyli tak, zwykła wymiana oleju, odkręcamy korek spustowy i sobie spada, ale połowa zostaje w sprzęgle, połowa zostaje w koszach. I zawsze. W 95% przypadków poziom oleju w skrzyni na odpalonym silniku. Na odpalonym silniku co? Poziom oleju, czyli uzupełniamy olej już. Uzupełniamy olej, tak. Sprawdzamy. Dobrze. Ma być na odpalonym silniku. Czy to jest bagnet, czy to jest przelew, czy to jest jakaś tam rureczka, miareczka, odpalony silnik. Słuchaj, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, coś mi tutaj się z twoją twarzą dzieje, ale to... No właśnie ja się mrużę. Okej, to może w ten sposób. Powiedz mi proszę jeszcze jedną rzecz. Filtr oleju. Są takie skrzynie, że mamy filtr zewnętrzny, są takie skrzynie, że mamy filtr zewnętrzny i wewnętrzny, a są takie skrzynie, że mamy tylko wewnętrzny? Są. Okej. Okay. Wszystkie Aiziny. Właśnie. Fordy 6F35 te z Ameryki. Filtr jest smokiem, jest w środku, połączony bezpośrednio z pompą i no jego zmieniamy tylko przy remoncie skrzyni. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Dlatego, że trzeba rozpłowić skrzynię, dokładnie. Trzeba wyjąć tę skrzynię, rozebrać ją i dopiero wtedy jest dostęp do oleju. Jak to się ma do tej wymiany oleju? Znaczy może inaczej, czemu oni to tak produkują, że się nie da tego filtra wymienić? Nie wiem. Znaczy wiem, tak sobie ale wymyślili. Wiem, ale nie powiem. Tak? A powiedz mi jeszcze, te zewnętrzne filtry oleju, rozumiem, że przy wymianie czy dynamicznej, czy niedynamicznej obowiązkowo wymieniamy. Tak. Okej. Okay. A są jakieś takie samochody, że jest filtr zewnętrzny, ale nie da się go wymienić? Zewnętrzny, żeby się nie dał wymienić? Żeby tutaj, wiesz, no przeklinaczek jest... był w użyciu. No nie, no. Jest PowerShift, który ma zewnętrzny filtr i wewnętrzny. I co z tego? I chodzą legendy, że wewnętrzny da się wymienić na aucie, ale ja nie umiem. No żeśmy chyba kiedyś rozmawiali. Ja nie umiem. Nie wiem, stary wyjmę, nowego nie wsadzę. Okej. Okay. Może w drugiej generacji już tak, tylko w drugiej generacji tam już nic nie pyli i ten filtr można zostawić. Mhm. No dobra. Dynamiczna wymiana oleju. Tak sobie myślę, że skoro... może inaczej, wytłumacz nam, na czym to polega. Najprościej to tak jakbyś odkręcił grzejnik i z jednej części z rury będzie ci leciała woda, a ty w drugą masz pchać. Po prostu musimy przepchnąć ją. Do dynamicznej wymiany nie potrzeba cudownych sprzętów. Ja jestem w stanie ją zrobić grawitacyjnie bańką na dachu. No tak. I te wszystkie maszyny za 20-30 tysięcy to jest zbędny gadżet. Mhm. Ale też kiedyś miałem, zepsuła się i poradziłem sobie bez niej. No i jest fajno. Ta dynamiczna wymiana jest fajna. A powiedz mi jeszcze, czy to jest tak, że jeżeli wymieniasz niedynamicznie i wchodzi ci na przykład do skrzyni umowne 5 litrów, no to spuszczasz 3, dwójka zostaje i dolewasz powiedzmy tam te 2, tak? A jak robisz dynamiczną wymianę oleju i załóżmy, że skrzynia potrzebuje 5 litrów, to ile ty tego oleju potrzebujesz? Potrafimy zużyć 7, 8, 9, zależy jak bardzo jest brudna, nie? Aha, czyli wy to płuczecie, tak? Tak, płuczemy do momentu, aż nam wraca ład. No dobra. Takie, możemy powiedzieć, że 20% więcej oleju zużyjemy. Dobrze. Tak średnio. Ale są takie, że i 2 razy więcej. O, kiedyś miałem klienta, który mi trzymał mnie za rękę, jeszcze ma być piękny. I 26 litrów przetłoczyłem przez starego Mercedesa pięciobiegowego, nie? Ale był piękny. Okej. Okay.
No dobra, klient nasz pan. Tak. Słuchaj, czy masz coś, na czym jakiś samochód tutaj, bo kilka wisi, no ale to power shift, czy mamy coś? Mamy Mercedesa. Czy ja tam widzę 6.3 AMG? Dokładnie, na siedmiobiegowym Mercedesie. Aha. I tutaj zaraz będziemy robić właśnie wymianę dynamiczną. No dobra, to rozumiem, że możemy sobie to poobserwować i mogę zadawać pytania. Tak, dobra. Zapraszam. Dzięki. Tak wystygła. Dobra, czyli mamy zasilenie wyjścia olejowe na chłodnicę. Aha. Z jednej strony leci, z drugiej strony wciąga, czyli tak? Czyli tu mamy jedną rurkę i mamy z drugiej strony. I jedną musimy rozpiąć, tak jak opowiadałem o tym grzejniku, tak? I z jednej strony nam będzie lecieć, a w drugą stronę my będziemy pchać. Czyli musicie okej, dobra, czyli jak tutaj rozepniecie, czyli w jedną. To tak jak transfuzja krwi, no. Ja nie wiem, nigdy nie miałem, ale. Okej. Okay. Już? Dawaj. A czemu miskę zdejmujecie? Żeby zobaczyć? No, żeby zmienić filtr, zobaczyć jaki jest stan miski od spodu, co tam się dzieje. Tutaj nam nie spadał brzydki olej, jest fajnie w tej skrzyni. Nie? Samochód ma dopiero 120 tysięcy przebiegu i podobno raz już miał zmieniony. Nie chlap nam. No i 7 Getronic, czyli skrzynia, którą lubisz. Lubię. A nawet bardzo ciepłe słowo padały pod adresem 5 Getronic, ale podobno to samo. Dobra, powoli. No tam troszkę lepsze. No, taki. Uważaj na kominek. A gdzie się spitro? A, jest, dobra. I tutaj w siedmiobiegówce to jest nasz poziom. Aha. Żeby spuścić olej jak najwięcej, musimy go zdjąć sobie jeszcze na skrzyni i zwalić. Bardzo często przyjeżdżają auta, które tego nie mają i ta skrzynia ma dużo za mało oleju. Co to znaczy poziom? To znaczy jak to działa? To jest bagno. Na odpalonym silniku ma nam się przelać na otwartym korku i utrzyma wtedy ten poziom, prawda? A skąd będziesz wiedział, że to jest, do tego korka jest jakiś dostęp tam skąd? No tutaj jest dziureczka. A, okej, okay. Ma się przelać. Tak, rozumiem. I jak poziom mamy tu, a jak chcemy zmienić ten olej, to go zrzucamy od dołu tam, okay. Śrubokręcikiem, nie? Okej. I wtedy nam spada więcej. Czyli jeżeli chcesz spuścić olej, przepraszam, to musisz to przewrócić. Tak, i wtedy nam spadnie te 5 litrów, nie? No prawie 5 litrów trochę w misce zostanie, bo widzę, że tu jest. O Boże, jak on siedzi. A jak no tak uzupełniasz olej w tej 7 Getronic, to musisz lać do momentu, aż zacznie się przez to przelewać. Proste. To robimy tak, na zgaszonym silniku przelewa się, odpalamy silnik, wciąga skrzynia w układ i lejemy, aż się przeleje. Mhm. Tutaj wygląda to wszystko cudownie. Wręcz. Magnesy czyste, nic się nie dzieje, to jest osad starczek. Tak ma być. Multitronic nam się wykradł. Multitronic zerwał łańcuch. Okej. Okay. A Łukasza, zdarzyło się kiedyś tak, że auto przyjeżdża, wymieniacie olej, nie jedzie? Ha, ładne. Rozsypało się to wszystko. Który to Multitronic pierwszy? Drugi. C6 Audi. Dobra. 400 tysięcy przejeżdżał. Okay. Trudne pytanie było. No. Czy zdarzyło się tak, że przyjeżdża samochód na kołach, podnosicie, wymieniacie olej i nie wyjeżdża? Nie. Okej. Okay. Nie, jest weryfikacja, musimy się przejechać do przysłowiowej brzozy, czy są wszystkie biegi, czy nie ma wszystkich biegów. Okay. Natomiast nawet jeżeli zmieniamy ten olej i tutaj będzie źle, to odstępujemy. I decyzja jest klienta, czy naprawiamy skrzynię, czy wlewamy to, co było i wyjeżdża. Okej, okay. Czemu tak? Nie jestem zwolennikiem, żeby naprawiać zepsute, żeby wymieniać olej w zepsutych skrzyniach. Tutaj jak jest ślicznie, to bo możemy szkoda zmienić. Kasy, czy, szkoda kasy, no bo. A czy świeży olej może. Nie uleczy zepsutej skrzyni. To wiem. A czy może poprawić bądź pogorszyć jej działanie? Tak. Pogorszyć. Pogorszyć? Tak, bo jest rzadszy niż to bagno, które nam spada. Aha. To bagno uszczelnia trochę, tak? Tak, no troszkę uszczelnia. Okej. Okay. Przyjechał kiedyś pan z Lublina jakimś Edge'em? Chyba Edge'em Fordem. I tam rozpięliśmy przewody i sprawdzaliśmy kierunek, to takie aluminium nam płynęło, że mówię, nie, ale... Słuchaj, ale wiesz, jest taka opinia, nadzieja, że jak skrzynia na przykład lekko poszarpuje, to po wymianie oleju będzie lepiej. To nie zawsze. Ale jeżeli, ja nie mówię, że zawsze. Jeżeli ten olej jest stary, jeżeli jest go mniej, jeżeli... naprawdę poszarpuje trochę. Lub jest to 8-biegowy Ford na oryginalnym oleju, który jest herbatą według mnie, a nie olejem. To tak, wymiana oleju mu pomoże. Rozumiem, że tu już więcej nie rozbierasz? Nie. Tylko wymieniam filtr, czyszczę pod uszczelkę, zakładam misę z powrotem. I wymiana oleju. I wymiana. Lejemy sobie
piąteczkę przysłowiową świeżego oleju, odpalamy auto, cały czas wtłaczamy, skrzynia wyrzuca. Dobra, to chętnie to zobaczę. To jest, rozumiem, nowy film. Dokładnie. Febi. Coś tu ładnie pachnie. No nie? Nie śmierdzi? Nie, ładnie pachnie. Tak, trochę rozpuszczalnikiem. Wytnę to. Rozumiem, że do 7G Tronic uszczelki po prostu są na półce. Tak. Zawsze. Po 5. To już nawet sam sklep pamięta, żeby przysłać. A to tak ładnie z ich strony, że nie na silikon, nie? Nie, to jest takie, raptem na 6 śrubkach wszystko siedzi i nigdy nie cieknie. Jest wszystko w porządku. Mercedes jest przemyślaną konstrukcją. Czyli da się to zrobić dobrze? Da się. No tu masz Audi, też zaraz będziemy zmieniać olej. I to jest po naszej naprawie skrzynia. Zobacz, ile tu jest śrubek w miejsce. No wiem, wiem, tak. To jest. 342. Tak. To dobra, to dawaj misę. Tego przelewu nie zapomniałeś? Nie, sadzi. Poczekaj. Sadzi. Siedź. A co wiesz, gadam, zagaduję. Sprawdzimy. Ciągła kontrola. Najlepszą formą zaufania. A czemu tutaj jest ten gwint? O to i to. Gdzie gwint? To. O to. O tu? No. No bo tu będzie miska przykręcona uchwytem. Mamy takie fajne okay. Takie. Myślałem, że może ją tył naprzód. A, bo to są takie uchwyty dociskające. Sprytne to jest. Tu pokażę. To jeszcze Goebbels wymyślił. Czyli to nie przez miskę te śruby idą? Pamiętam jeszcze nawet 124 w czterobiegówkach. Tak samo jest to montowane. Dobra. Dobra, skręcę, ja poszukam przyłącze fabryczne. Aha. Czyli zestaw montażowy do Mercedesa to jest ta rurka, rozumiem? Dokładnie. A tu są różne złączki do różnych innych. Tak, każdy model, że tak powiem. I wszystko jest świeżo płukane w oleju, tak? Tak. Okay. Non stop się myje w starym, spuszczanym i świeżym. A po co ci drabina? Będę szedł do auta. Nie, ty się będziesz brudził, ja będę jeździł. No dobrze, że panowie żeście sobie tu uzgodnili. Właśnie miałem o to zapytać. Czy nie da się tej wymiany zrobić bez uruchamiania silnika? No nie, no. Żeby nam był przepływ, musi chodzić pompa w skrzyni. Tak? Żeby chodziła pompa w skrzyni, musi chodzić silnik. A jakbyś tu takie duże ciśnienie podał? Wlałeś tu już coś? Nie. Jest tylko zapięte i... Okej. Nie pokazuj tego publiczności. Słuchaj, grunt, że działa, ale okej. No tu mamy tutaj urządzenie do dynamicznej wymiany oleju, pompę po prostu, która podaje jak szybko, ile litrów na minutę? Nie wiem. Wystarczająco. Wystarczająco, nawet dużo szybciej niż maszyna, którą kiedyś miałem. Mhm. Trzeba było gasić auto, bo ona nie nadążała, a ta nadąża. To nie jest skomplikowana konstrukcja, nie? Wręcz przeciwnie, to znaczy po prostu potrzebujesz podać olej i spuścić olej. Ja tego używam do wszystkich skrzyń do zalewania. Zauważyłem. Jesteś tam w środku? Tak, już mogę odpalać. To wiesz co, poczekaj chwilę, bo tutaj dodałeś tylko krótki. Mam korek, stoi na tym, na ampulu w zlewarce. Strzel go na chwilę, ja sobie zobaczę. Trochę się odsuń.
Już to się odbywa. Już? Tak. Ale to co leci, leci całkiem czyste, nie? Mhm. No tutaj było ładnie. Tu jest mały przebieg. Paweł, daj do tyłu. I możemy do skrzyni tłoczyć naszym poziomem, a możemy tłoczyć tym rozpiętym ogniwem, nie? No, to nie ma już znaczenia, bo skrzynia i tak pobiera z filtrem. Jasne. Dobra, hamuj, daj do przodu. Rozumiem, że nie ma możliwości, żeby teraz się cokolwiek uszkodziło. Nie 8 ma. HP jest czułe, bo jak złapie powietrza, to potrafi złamać pompę w środku, ale... Zdarzyło się? Te... Nie. Mi nie, do mnie przyjechały po wymianie. Okej. Okay. Teraz mamy już w skrzyni praktycznie pusto. Dobra, gaś! I koniec. Składamy układ, robimy poziom i po całej dynamice. No dobra. Słuchaj, to teraz najważniejsze pytanie. Mhm. Często spadają? Co? No z drabiny? Nie. Choć ja kiedyś spadłem, pamiętasz, Paweł? No, z tamtego podnośnika spadłem. To, z tamtego podnośnika spadłem i tam już są uchwyty, drabina się wiesza. Jest, okej. Okay. Ześlizgnęła mi się. Ale rozumiem, że tutaj będzie uchwyt dopiero jak ktoś sobie nogę złamie. Tak. Okej. Okay. Dobra, złaź. Czyli to nie jest fizyka kwantowa. Nie. To jest proste. Bardzo proste. Czyli teraz jest przepłukane i teraz jedyne, co wam zostało, to poskręcać to wszystko i uzupełnić poziom do tego, który jest zalecany. Czyli tam przelew. Okay. I rozumiem, że większa część takiej usługi to jest olej po prostu świeży, który trzeba wlać. Okay. No czasami jest przykry dostęp, nie? Żeby się rozpiąć, żeby wejść na przykład tuarek stary, to Boże kochany. Zakała dynamiki, a trzeba robić, nie? A wpinamy się w tuaregu w chłodnicę, potem potrafi cieknąć. Nieraz się rozkręcić nie da. Im starsza auto, tym bardziej problematycznie, natomiast w audiówkach jest zawsze fajnie, bo mamy przewody rozpinane. Aha. Ale metalowe. W Mercedesie widzę też nie najgorzej. A nie, to... No właśnie to z pół sukcesu to te przyłącza fabryczne, nie? Aha. To wygląda jak rurka od klima, szczerze mówiąc. No to jest od tej skrzyni dokładnie. Aha. Wiele razy byłem na jakimś szrocie, żeby sobie coś tam odpiąć, nie? I wszystko trzymasz tu. Tak, to jest chyba 8 HP. To jest wszystkie insignie, oryginał. Grunt, że działa. A, już poziom robię. A gdzie jest korek? Przygotowany na ampulu. Gdzie? Pewnie się przewrócił. O, widzisz, jeszcze nie mamy poziomu, jeszcze nam nie chce spadać. Jak przelejesz, to spadnie po prostu. Nie? Mhm. Dobra, odpal. Widzisz, nie leci. Daj tam wsteczny. No teraz namierzyć ten korek próbuję. Dobra, mam. A jaki ampul do tego miałeś? Nie chcę nikogo martwić, ale coś odpadło. Ta, uchwyt od wydechu. Dobra, mamy poziom. Niestety praca jest jak każda brudząca. Musimy się pozalewać.
to po całości widzę. No tak. No nie dziwię się, że robicie to tylko raz w tygodniu. Możesz zgasić. Nie dziwię się. To jest co? Miałem szmatę, nie mam szmaty, już mam szmatę. I co, już? No. Poubierać do końca to, co spadło, założyć. Przewody poczyścić. Wy to rozpinaliście? Tutaj Paweł jakiś uchwyt odkręcił. Bo miska nie chciała. Okej. A to pewnie jest stąd. Mój telefon cały czas dzwoni. Mój telefon tak, od rana do nocy. I to moja wina. W pewnej części. Bardzo twoja wina. Bardzo twoja wina. No dobra. Łukasz, to tutaj... tu może napomnijmy, żeby ludzie o zakup aut dzwonili do ciebie, nie? Bo ja nie doradzam. Nie, nie. Żeby dzwonili o przyzwoitych godzinach. Tak. Bo do mnie się też czasem zdarza o 11:30, rozumiesz? Ktoś dzwoni, bo mu się przypomniało, że chciałby spytać o to. Film oglądał, nie? Czy... Tak, 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 dokładnie. Nie? I jest w Anglii, nie przyjedzie. Więc chciałby pogadać. Nie? Słuchaj, czy możemy chociaż odrobinkę powiedzieć, ile taka usługa powinna kosztować? No wiem. No to dawaj. 1200 zł. 1200 zł. Na gotowo tutaj, w tym aucie. Rozumiem, że ta cena jest zależna od modelu, od tego ile modelu, jest... od rodzaju oleju, od ceny filtra. Mamy filtry, po do tego samochodu filtr kosztuje tam 100 zł czy 160, a mamy Touareg nowe, gdzie 400 czy 500 zł kosztuje, nie? Albo wszystkie te ZF-y, gdzie filtrem jest cała misa. Ale rozumiem, że jeżeli ktoś przyjeżdża takim popularnym samochodem jak 6.3 AMG w S-klasie... A, marka premium, nie? Tak. To dalej ma skrzynię, która siedzi we wszystkim w Mercedesie. No tak, to tutaj jest to całkiem niedrogo. Ile oleju mniej więcej zużyłeś? Ile było w bańce? No chyba z 12 było, jest pusto. Okej. Okay. No to w tej cenie rozumiem też jest 12 litrów. Mamy tam, kolega już rozebrał Mazda FZ. Aha. Na skrzyni FZ. Rzadko to przyjeżdża. Aha. I tutaj musimy... Nie masz latarki, ale tutaj musimy odkręcić chłodniczkę, żeby się dostać do skrzyni, nie? Okej. Okay. I to też na dynamikę przyjechało? Tak. Okej. Okay. A olej żółty, a nie czerwony? A, to kolor nie ma znaczenia. Rozumiem. Chodzi o to, żeby był w smaku cierpki. Dokładnie. Dobra, Łukasz, jeszcze raz bardzo ci uprzejmie dziękuję. Proszę bardzo. Miłego weekendu. Cześć.